Witam wszystkich, góry harcu, dzisiaj piękna pogoda, temperatury takie w okolicach zera, ale świeci słońce, no to jest chyba jedyna pozytywna informacja dzisiaj, bo jak popatrzymy proszę Państwa tutaj na wykresy na przykład na giełdzie załamanie, i proszę Państwa, na świecie coraz więcej lockdownów. Patrzę tutaj na giełdę, widzę, że olej spadł prawie 3%, a więc ropa naftowa, DAX, więc ten indeks niemiecki również załamał się. Co można z tego wywnioskować? Proszę Państwa, mo można wywnioskować, że te operacje w tej chwili, które przeprowadził FED, a więc amerykański bank centralny, czyli mm, po prostu podnoszenie powolne stóp e, procentowych i ograniczenie zakupów tzw. obligacji czy innych toksycznych papierów państwowych, spowodował reakcję giełdy. Proszę Państwa, ta reakcja będzie trwała chyba dłużej. Niedługo. Te papiery, które tutaj widzicie, te papiery stracą absolutnie wartość i dojdzie, moim zdaniem, do wielkiego kryzysu. Jeżeli ten kryzys już się nie zaczął, to na pewno zacznie się w 2022 roku. Dlaczego? Ponieważ, proszę Państwa, w Stanach Zjednoczonych coraz większą popularnością cieszą się republikanie i ruch związany z Donaldem Trumpem i w 2022 roku będą wybory do Senatu i jeżeli nie udałoby się Bidenowi i jego klice sfałszować tych wyborów, a może być ciężko, no to Senat w tej chwili są prognozy, że, że byłby całkowicie pod kontrolą, pod kontrolą republikanów związanych z Trumpem i ta cała operacja Zostałaby zakończona o, jakaś poczta przyszła Dzisiaj do mnie Także ta operacja, proszę Państwa Która zapoczątkowana została prawie dwa lata temu Musi być przeprowadzona Do końca W 2022 roku W przeciwnym razie Jeżeli udałoby się A na to wygląda Jeżeli, tak jak mówię, nie zostanie nic Sfałszowane jeżeli Trump przejąłby Senat, to by oznaczałoby to absolutny koniec tych planów, które ta, ta banda, proszę Państwa, nam tutaj serwuje. Także liczmy się z tym, że będzie bardzo turbulentnie, że te te procesy Procesy, które mają Doprowadzić do zamontowania Nowego systemu A obalenia starego systemu Proszę Państwa, teraz przyspieszą Widzimy jakaś narracja Że ten Omikron już jest Niesamowicie groźny Absolutna, absolutna bajka, kłamstwo Ten Omikron, proszę Państwa Ma objawy bardzo delikatne Nikt nie umiera, a mimo wszystko Te media powiązane Z koncernami, proszę Państwa digitalno-bankowymi, bo to jest ta cała agenda związana właśnie z Silicon Valley, związana z bankami, które chcą tutaj przeforsować jakiś, jakiś straszny plan, w którym będziemy przez walutę i przez te właśnie koncerny, Totalnie kontrolowani i totalnie uzależnieni. Miejmy nadzieję, że, że tutaj coś się jeszcze stanie, że ten, że ten proces nie przyspieszy aż tak mocno, że ta giełda się nie zawali, że jednak, jednak ten Biden i, i, i ta banda związana właśnie z nim. <grym> Zresztą Biden powiedział, że nieważne kto będzie głosował na kogo, ważne kto będzie liczył, liczył głosy, także możliwe, że, że jeszcze to zostanie wyhamowane, Musimy teraz patrzeć wyraźnie te następnych kilka dni, czy kilka tygodni Co będzie się działo na giełdzie Teoretycznie powinna zacząć Bardzo mocno spadać, bo to co zrobił Bank centralny Fed amerykański To jest sygnałem, aby, aby Giełda się zawaliła Zobaczymy, życzę proszę państwa Miłego poniedziałku Ja za chwilę udam się zakupić Prawdziwą choinkę W sklepie Przekonaliście mnie, że trzeba że trzeba kupić choinkę najlepiej w jakiejś dużej donicy, aby ją potem naturalnie znowu odstawić tam skąd przyszła, więc do lasu. Także, proszę Państwa, choinka ma być w lesie i tak pozostanie. Życzę przyjemnego dnia i do następnego razu.